Witam serdecznie na kolejnej lekcji wszystkich miłośników sztuki. Dzisiaj spróbujemy zabawić się w Picasso i stworzyć rysunek w stylistyce kubistycznej z wykorzystaniem pracy z poprzedniej lekcji. Zaczynamy od poprawienia wszystkich konturów markerem albo czarnym flamastrem. Jeśli w poprzednim odcinku narysowałeś dwa rysunki twarzy, to może wybierz tą mniej udaną, ponieważ ostrzegam z góry, że trochę ją zniszczymy. Następnie tniemy nasz portret na różne figury geometryczne, używając raczej prostych linii podczas cięcia, a nie łuków. Na początek proponowałbym nie przesadzić z ich ilością. Zrobię tak może od 8 do 12 kawałków. Po czym bierzemy kredki i kolorujemy nasze części na różne kolory. Linie przecięcia kartki, jak i linie zaznaczone markerem, wyznaczają pola, które kolorujemy na jeden kolor. Kolory wcale nie muszą być realistyczne. W tym rysunku możemy zaszaleć. Oczy nie muszą być koloru oczu. Tak samo skóra może być jakiś dziwny, żółty, zielony, obojętnie jaki kolor. Dobieramy dowolne kolory do dowolnej części ciała. Możemy to zrobić z dużą ilością kolorów, a możemy je też ograniczyć do zaledwie kilku. Artyści nieraz na potrzeby różnych stylizacji ograniczają ilość kolorów w rysunku. Co czyni też rysunek bardziej spójnym kolorystycznie. Z gotowych fragmentów układamy obrazek, który mieliśmy wcześniej, a następnie zmieniamy położenie naszych figur, tak by nadać temu ciekawego kształtu, ale jednocześnie dalej sugerować kształt głowy. Po czym przyklejamy klejem na kartkę papieru. Przyklejamy nasze kawałki według własnej fantazji i wizji. Nie musimy się przejmować, że nasze kartki będą wystawać poza krawędzie naszej pracy. Na koniec skrócimy je przy użyciu nożyczek. No i gotowe. Teraz obracamy naszą pracę na drugą stronę i wszystkie kawałki wystające obcinamy nożyczkami. Na koniec, przy użyciu może kredek, których jeszcze nie użyliśmy, a może tych samych, które użyliśmy, wypełniamy wszystkie puste pola, tak by cała nasza praca była kolorowa. Wielkie dzieła powstają z miłości do sztuki, a miłość to przecież radość. Więc niech radością będzie dla Ciebie tworzenie tej pracy. Na koniec możemy wziąć cienkopis i się podpisać. Świetnie. Teraz Ty, wykorzystując jeden z rysunków twarzy, które zrobiłeś w poprzednim odcinku, przerób go na nasz kubistyczny styl. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.